Dzień dobry. Z tej strony Szymon Moszny, a ze mną jest Kacper Bąkiewicz, zawodnik sportów. Sylwetkowych aktualnie cały czas non-stop. Jeszcze. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie przy naszym rodzinnym, fantastycznym stole. I dzisiaj mamy dla Was ekstra materiał. I to będzie materiał, o który prosicie cały czas. Jakby pytania się pojawiają cały czas i u mnie na fanpage'u, i u Kacpra, i pod filmami i na YouTubie z pytaniem, jak to zrobić, żeby się odchudzić. Dzisiejszy odcinek będzie w całości poświęcony odchudzaniu. Kacper, sporo ludzi jest otyłych. No właśnie, i teraz pytanie, z czego tak naprawdę to wynika? Czy po pierwsze, z lenistwa, po drugie, z braku jakiejkolwiek świadomości o zdrowym stylu życia, nie wiem, o temperaturze, o aurze panującej wokół. Na pewno ma to wpływ. Jak myślisz? Bo naprawdę, jeżeli chodzi o współczynniki, naprawdę bardzo dużo osób w Polsce cierpi na otyłość. A przypomnijmy, że to jest choroba, jakby nie patrzeć. Tak, to jest choroba, ale żeby było śmiesznie, fajnie, że wspomniałeś, że to jest choroba. To jest choroba, która jest jedną z trzech najpopularniejszych, najpowszechniej na świecie występujących chorób. Zresztą jest dowiedzione, że otyłość jest związana z występowaniem aż 200 różnych chorób, które nierzadko kończą się śmiercią. Ale otyłość Polska, Polacy postrzegają jako chorobę tylko przez... brzydkie zdanie powiedziałem, tylko 13% Polaków w badaniach, w ankiecie powiedziało, że otyłość jest chorobą. Cała reszta myśli, że otyłość to jest tylko i wyłącznie coś estetycznego, co ma negatywny wpływ na wygląd. Natomiast no, faktycznie jest tak, że jeśli pójdziecie na basen, jeśli pójdziecie nad morze, jeśli pójdziecie bałtyckie, jeśli pójdziecie na jakiekolwiek jezioro, to zobaczycie, że tam nie ma dużo ludzi, którzy dobrze wyglądają. Jest sporo ludzi, którzy wyglądają normalnie, jest mega dużo ludzi, którzy wyglądają źle, ale powiem Ci, że wiesz, ja mam trochę spaczone kryteria, ale jeśli ja idę na plażę, to generalnie zawsze jest tak, że jest może 5 osób, które są w formie. I fajnie, a cała reszta już nie. Jakby wspomniałeś o tym, że jest wiele czynników, które wpływają na otyłość. Jasne. Wiesz co, nawet powiem Ci, wczoraj na bardzo znanym portalu czytam artykuł, gdzie zastanawiali się, skąd w ogóle się bierze otyłość. I tam autor zaczął wymieniać czynniki genetyczne, czynniki hormonalne, czynniki, nie wiem, zapalne, środowiskowe, dziedziczne i tak dalej. Wspomniał, że od lat naukowcy zastanawiają się, skąd się bierze otyłość. Nie wiedzą, nie wiem, o co chodzi, ale wyobraź sobie, że jest jeden czynnik, o których autor nie wspomniał. Lenistwo. Nadmierna ilość spożywanych kalorii. O właśnie. Okay. No właśnie. I o tym sobie dzisiaj również porozmawiamy. Przede wszystkim. Czy utrzymując się w stanie deficytu, można tyć? Jakby to będzie odpowiedź na to pytanie. To będzie na pewno jedno z kluczowych pytań. Natomiast słuchajcie, nie zastanawiajmy się nad tym, skąd się bierze otyłość, bo odpowiedź na to jest bardzo prosta. W mniej więcej 95% przypadków otyłość jest związana z nadmierną kalorycznością diety. Czyli jeśli energia, którą dostarczasz spożywienia, jest. Jeśli tej energii jest zbyt dużo, niestety będziesz tyć i nie ma innej możliwości. Mniej więcej 5% lub mniej, tu się naukowcy spierają, to są czynniki chorobowe, takie jak cukrzyca, insulinooporność, choroby tarczycy, choroby układu rozrodczego, choroby układu endokrynologicznego. Natomiast słuchajcie, znaczna większość ludzi to są osoby zdrowe, które tyją tylko właśnie dlatego, że jedzą zbyt dużo. Dlatego jest fenomenalna korelacja między energetycznością diety a obwodem pasa. Po prostu. Jeśli pas jest zbyt duży, znaczy, że jesz zbyt dużo. No i teraz częstym, jakby co ja słyszę, ale przecież ja jem mało. I jakby to, że nawet bywają momenty, gdzie ilości jedzenia są małe, nie znaczy, że to pożywienie nie jest naładowane kaloriami po brzegi, tak? Bo nie wiem, pani, która mówi, że oprócz trzech posiłków, które jem na co dzień wieczorem, jem sobie małą garść orzeszków. Tych orzeszków okazuje się, że jest 0,5 kg, a wiadomo, ile tłuszczu tam jest napakowane, co równa się z bardzo dużą ilością kalorii, więc no, ta nieświadomość też jest bardzo dużą, częstą przyczyną. No tak, tak. Otyłości. Znaczy w ogóle problem jest taki, że ludzie, niezależnie od kraju, w którym żyją, nie są w stanie prawidłowo, albo robią bardzo dużo błędów, przy szacowaniu dwóch elementów, które są niezwykle ważne w odchudzaniu.
nie potrafią prawidłowo oszacować swojego zapotrzebowania na energię i nie potrafią prawidłowo oszacować swojego wydatkowania energetycznego. Teraz przy tym drugim temacie. Wydatkowanie energetyczne to jest ilość kalorii, które twoje ciało spala, żeby żyć, poruszać się, funkcjonować i ćwiczyć. Teraz istnieją oczywiście różne wzory, które pokazują wam, ile powinniście jeść kalorii, żeby utrzymać na przykład zero. Natomiast problem jest taki, że to w ogóle czasem fajnie widać w programach takich, gdzie ludzie się odchudzają. Ludzie nie potrafią szacować tego, ile jedzą. I teraz nie potrafią też szacować tego, ile spalają. I teraz było takie fajne badanie, które wsadzili ludzie na maszyny, wsadzili badanych na maszynę cardio, zafundowali im trening, który spalał dokładnie 400 kalorii. Ale ludzie o tym nie wiedzieli. I poprosili tych badanych, żeby określili, ile kalorii spalili. I teraz średnio ludzie szacowali, że spalili 1000 do 1200 kalorii. Nie? Jeden z uczestników nawet powiedział, że spalił kilka tysięcy kalorii. A kilka tysięcy kalorii to się spala przy triatlonie. Nie? Dlatego ludziom się wydaje, że ćwicząc spalają więcej. W związku z czym, nawet jakby biorąc te wszystkie wzory, gdzie jest podstawowa przemiana materii, ponadspoczynkowa przemiana materii, efekt termiczny pożywienia, ilość kalorii na spontaniczną aktywność ruchową i trening i tak dalej, jakby nawet jak się zbierze to do kupy, to bardzo często wychodzi mniej niż się ludziom wydaje. Dlatego pierwsza rzecz, zapamiętajcie sobie, to jest bardzo ważne, żeby w prawidłowy sposób określić zapotrzebowanie kaloryczne. No jeśli nie potraficie tego zrobić, zwijcie się do nas, to wam na pewno pomożemy. Drugi element to jest spalanie i to, ile ktoś spala. I znowu, kiedyś było takie, to nie było badanie, ale to był program, gdzie ludzie, którzy się odchudzali, mieli oszacować, ile zjadają kalorii. Nie? I założenie było takie, że mieli tak skomponować swoją dietę, żeby mieli tam 1800 kalorii. A to byli Amerykanie, otyli. I kamery towarzyszyły im w czasie tego testu. I oni przez cały dzień tam sobie zrobili tu sałatkę, tu omlecik, tu coś, tu coś. Średnia na pewno wykraczała powyżej 3000. Tak, wykraczała. Średnio ustalali sobie dietę na poziomie 4500. No, właśnie. A słuchajcie, nie da się odchudzać na 4500 kalorii. Także ludzie nie potrafią szacować, ile spalają, nie potrafią szacować, ile im jest potrzebne. I znowu, przechodząc do super ważnego tematu, ilość kalorii, które spożywasz, jest najważniejsza. 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 I teraz nie ma w zasadzie, nawet upraszczając oczywiście, teraz wiem, że miłośnicy dietetyki i różnych diet i wyznawcy rzucą się na nas, ale upraszczając temat, nie ma żadnego znaczenia, co jesz. Jeśli będziesz jadł mniej niż wynosi twoje zapotrzebowanie, będziesz chudnął. Będziesz chudny. Tak. Ogólnie omijając gdzieś tam z punktu widzenia sylwetki jak najbardziej, już tam nie wkraczamy powyżej, bo dla takiego zwykłego człowieka jakby nie do końca, jeżeli pragnie schudnąć, nie do końca istotny jest fakt, że nie wiem, odpowiednia ilość białka powoduje, że podczas redukcji masa mięśniowa nie spada. Jeżeli chodzi o węglowodany, są one gdzieś tam potrzebne, żeby uzupełnić glikogen mięśniowy, służąc gdzieś tam do wysiłku. Jeżeli chodzi o tłuszcze, odpowiadają za równowagę hormonalną. Oczywiście to jest też bardzo ważne, ale tak jak mówisz, z perspektywy zwykłej chęci schudnięcia, ważne jest po prostu to, ile jesz kalorii. Wiesz, jakby się uprzeć, to przecież można schudnąć jedząc Big Maci. Oczywiście, że tak. Jeśli moje zapotrzebowanie... Intermittent fasting nawet. Tak, jeśli moje zapotrzebowanie, wszystko, przemiana materii, oddychanie, trawienie, spanie i tak dalej, wynosi 2700 kalorii. Z treningiem, może 3000, jeśli ćwiczę więcej. Jak będę jadł 5 Big Maców, a jeden Big Mac to 540 kalorii, 4 Big Maci, przepraszam, czy na to 4 Big Maci, to mam 4 razy 540, tam 2000 ma. Kalorii. Możesz być na deficycie. Oczywiście, jak ktoś powie, hej, ja mam Big Mac, ja go mogę chudnąć. Druga kwestia to jest zdrowie. Oczywiście nie polecamy takiego rozwiązania, bo jedząc badziewie nie wpływa to korzystnie na zdrowie, wpływa na ujemnie na zdrowie, Big Maci nie są zdrowe. Natomiast chodzi nam, żebyście zrozumieli, że ilość kalorii jest ważniejsza od jakości. Więc najpierw ilość, a potem jakość. I teraz faktycznie są takie rzeczy, które można jeść, żeby chudnąć skuteczniej, ale ilość kalorii jest absolutnie najważniejsza. Najważniejsza. I teraz przechodząc od razu płynnie do kolejnego tematu, to jest temat, od którego zaczął Kacper, czyli jem mało, a ty jem. No nie, nie istnieje coś takiego. Jakby nie ma możliwości, żeby
tyć, jedząc mniej. To jest fizycznie niemożliwe. I teraz świetnym w ogóle badaniem, które było kiedyś prowadzone, to było badanie, które ma już trochę lat, bo one było robione w 1945 roku. Troszeczkę? No. Prawdopodobnie dlatego, że teraz nikt by się nie zgodził, żeby wziąć w nim udział. Minnesota Starving Experiment, podajesz, tak to się nazywało, który miał sprawdzić, jak głodzenie wpływa na człowieka. I oni wtedy zrobili eksperyment, tam wzięli bodajże żołnierzy. I całe badanie trwało bardzo długo, bo przez pierwsze 12 tygodni ci żołnierze jedli 3200 kalorii. Druga faza to była trwająca 24 tygodnie faza, gdzie jedli 1560 kalorii. Czyli zdecydowanie zbyt mało, żeby był nadmiar kalorii. Oni w tamtych czasach jedli oczywiście to, co wtedy jedli ludzie, czyli nie dieta niebazowana w mięsie, tylko to były ziemniaki, makaron, węglowodany, marchewki, generalnie warzywa, no to, co wtedy było powszechne. No i wyobraźcie sobie, że przez cały czas trwego badania ci mężczyźni chudnęli. Oni schudli średnio 25% masy swojego ciała. Jakby to dowodzi, że nie ma możliwości, żeby jeść za mało i nie chudnąć, no bo jak będziesz jeść za mało, musisz chudnąć, no nie ma takiej fizycznej możliwości. Nikt, przepraszam za porównanie, nikt nie widział grubego chłopa w ruskich łagrach. Ale oczywiście takie obcięcie kalorii nie jest dobre, z tego względu, że ci badani mieli strasznie dużo problemów ze zdrowiem. Oni wpadli w depresję, oni mieli zaburzenia seksualne, oni mieli obniżone poczucie własnej wartości, nie mieli koncentracji, chęci do życia, oni nie byli w stanie zmotywować się do działania. Nawet jeden odciął sobie trzy palce siekierą. Ale do tej pory nie wiadomo było, czy to przypadek, czy celowe działanie. No w każdym razie badanie dowiodło, że jedząc mało się chudnie. I koniec, kropka, no nie ma takiej możliwości. Tak, ja jestem żywym przykładem tego, o czym przed chwilą mówiłeś. Najmniejsza pula kalorii, jaką jadłem, przygotowując się do zawodów gdzieś tam międzynarodowych, gdzie naprawdę chciałem mieć jak najniższy, skrajnie jak najniższy poziom tkanki tłuszczowej, jadłem wtedy około 1700 kalorii i naprawdę czułem się tak, jak przed chwilą wspomniałeś, więc to masz, 100% ale badanie było. Masz wszystkie palce. Mam wszystkie palce, na szczęście. Okay. Wytrwałem. Właśnie. Oczywiście są pewne czynniki, które utrudniają. Mianowicie, no jeśli ktoś ma insulinooporność, jeśli ktoś ma chorą tarczycę. Ale tak jak wspomnieliście, to jest odsetek. Odsetek, ale znowuż, słuchajcie, to nie jest wymówka. Czynnik, który uniemożliwia odchudzanie. To jest coś tylko, co utrudnia o parę procent. Natomiast cała reszta wynika już bezpośrednio z chęci. I zaangażowania. Tak. I zaangażowania. Teraz, jak spalać tłuszcz? To jest dobre pytanie. Ja teraz znowu powiem coś, co mam nadzieję nie zdenerwuje zbyt wielu z was, ale żeby spalać tłuszcz, trzeba jeść mniej. Koniec. Koniec. Jakby na tym się wszystko kończy. Oczywiście my możemy stosować pewne zabiegi, które sprawią, że będziemy mogli jeść więcej, czyli na przykład trenować. Ja oczywiście zachęcam do trenowania. Trenowanie jest super ważne z miliona różnych powodów. Natomiast sam trening daje się po to, żeby zwiększyć zużywanie kalorii. I teraz są różne rodzaje treningów, jakie można wykonać. I teraz najlepszy trening, jaki możesz wykonać, żeby chudnąć, to jest aktywność, która sprawia ci przyjemność. Tak. Wiem. Ja powinienem był teraz powiedzieć, powinieneś ćwiczyć siłowo, a potem robić cardio. No lepiej bardzo ciężkie interwały. Crossfit. To jest sposób crossfit na poddanie się. Tak. Tak, ale nie, tak to nie działa. Oczywiście trening siłowy, trening cardio to jest super połączenie, które da rewelacyjne rezultaty, ale da rezultaty tylko wtedy, kiedy będziesz chciał to robić. Oczywiście, no wiadomo, jeśli zrobisz trening siłowy i trening aerobowy, to spalisz o wiele więcej kalorii niż na przykład spacerując. No bo sam spacer spala na godzinę jakieś 6 razy mniej kalorii niż trening siłowy w połączeniu z aerobami. W związku z czym to jest po prostu wykonywane przez ludzi dlatego, że daje bardzo szybkie efekty. Natomiast jakby cały clue tego polega na tym, żeby robić coś, co sprawia ci przyjemność. I teraz nie będę się upierał, że siłownia zawsze jest super. Nie będę się upierał, że cardio jest zawsze super, bo niektórzy ludzie po prostu nie są w stanie tego robić. Ale jeśli twoim hobby jest bieganie, jeśli twoim hobby jest pływanie, jeśli twoim hobby jest taniec towarzyski, to rób to. Jeśli będziesz robić coś, co sprawia ci przyjemność, będziesz to robić wystarczająco długo i będziesz łączył to z małą ilością kalorii spożywaną w ciągu dnia, to schudniesz. Koniec. 100%. Obaliliśmy teraz pewnie, ale teraz sporo ludzi. Dietetycy nas znienawidzą. Dietetycy
tak, nie, nie, trenerzy nas trenerzy nienawidzą. Też nas nienawidzą. Oni teraz pokazują, mówią, patrz, co oni gadają za głupoty. Ale nie, tak nie jest. No słuchajcie, ja zawsze się będę opierał, że dla mnie najlepsze, co można zrobić na spalanie tłuszczu, to jest siłownia i cardio. Lub siłownia i aerobik. Ale to nie jest tak, że inny sport nie spala tłuszczu. Każda aktywność spala tłuszczu. Słuchajcie, nawet zabawa z dzieckiem spala 150 kalorii na dzień. Na godzinę. Chyba, że macie ciężkie dziecko, to wtedy wiesz. To było niegrzeczne bardzo. Dokładnie. A wiecie, kiedy śpię, spala najwięcej tłuszczu? Kiedy się śpi. Tak, kiedy się śpi, dokładnie. 600? 600, tak. Śpiąc tak. Średnio są 7-8 godzin. Bingo, no dokładnie. Słuchajcie, najwięcej tłuszczu spala się wtedy, kiedy ktoś śpi w nocy. Dlatego, że... Regeneracja, moi drodzy. Tak, wtedy ciało uzupełnia straty glikogenu, uzupełnia straty tłuszczu śródmięśniowego i właśnie wtedy spala się najwięcej glikogenu wątrobowego i wtedy spala się najwięcej tłuszczu uwolnionego z wolnych kwasów tłuszczowych. Oczywiście wtedy, kiedy będzie duża ilość aktywności. I teraz znowu jest jeszcze jedna rzecz. Żeby odchudzanie było skuteczne, to ilość wysiłków i czas ich trwania musi być znaczny. No bo nie oszukujmy się, jeśli ktoś będzie sobie chodził na spacery 2 razy w tygodniu na pół godziny, albo robił cardio 2 razy w tygodniu na pół godziny, albo będzie sobie tańczył raz w tygodniu godzinkę, to za mało. Żeby spalać tłuszcz, trzeba się ruszać jak najwięcej. I tutaj jakby trzeba połączyć 2 czynniki. Pierwszy czynnik to jest aktywność fizyczna, czyli jakakolwiek forma treningu. Oczywiście są treningi, które spalają więcej i mniej w ciągu 1 godziny. W zależności od tego, jak to jest ciężkie, intensywne. Ale jest jeszcze coś, co się nazywa, to jest moje ulubione sformułowanie, spontaniczną aktywnością ruchową. Czyli to jest taka aktywność, którą się podejmuje przypadkiem w ciągu dnia. I te wszystkie zasady, które mówią o tym, że jak chcesz się odchudzać, to zaparkuj auto i 2 przecznice dalej i się przejdź. Jak chcesz się odchudzać, to wejdź po schodach zamiast wejść windą. Weź sąsiadce zakupy. To jest wszystko to, co się robi tak w ciągu dnia. Czyli na przykład, nie wiem, chodzisz po firmie, no na home office to nie, ale chodzisz po firmie, spalasz kalorie. Rozmawiasz z kimś energicznie przez telefon, chodzisz w kółko, spalasz kalorie. Wracasz do domu, bawisz się z dzieckiem, spalasz kalorie. Idziesz na plac zabaw z dzieckiem, spalasz kalorie. Idziesz z psem na spacer, spalasz kalorie. Chodzi o to, że jeśli ktoś chce się odchudzać, powinien się ruszać jak najwięcej, jak najczęściej, ale w granicach rozsądku. Dlatego, że jeśli ktoś zrobi zbyt ciężki trening, to potem już nie będzie miał ochoty robić dodatkowej spontanicznej aktywności ruchowej. I czasem to też może przeszkadzać. Prawda? Tak najbardziej. No, bo jeśli zrobisz bardzo ciężki trening, jesteś super obolały, no wtedy wracasz do domu, kładziesz się na kanapie i leżysz. To nie jest też optymalnym rozwiązaniem. Podsumowując, jeżeli chcecie chudnąć, musicie jeść po prostu mniej, dużo się ruszać, korzystać właśnie z tego znitu, czyli spontanicznej aktywności fizycznej, spać dużo, to też jest bardzo ważne, bo zawsze gdzieś tam podkreślam w wytycznych dla swoich podopiecznych, że mają spać minimum te 6 godzin. Z perspektywy gdzieś tam budowania formy albo redukowania to jest niesamowicie ważne. Tak jak wspomnieliśmy, najwięcej gdzieś tam kalorii tracimy, jak śpimy. Tak, dokładnie. Także z mojej strony, nie dajcie wpędzić się w pułapkę, że jecie zbyt mało i tyjecie, bo prawdopodobnie gdzieś popełniacie błąd. Jedzcie mniej, wyliczcie to prawidłowo, korzystajcie z pomocy trenerów dietetyków lub internetu, bo tam naprawdę można znaleźć fajne rzeczy, ruszajcie się jak najwięcej, ćwiczcie, ale róbcie to, co sprawia Wam przyjemność. I oglądajcie nasz kanał, bo dajemy Wam zawsze dużo informacji. Piszcie w komentarzach, jakie materiały chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Zostawiajcie przede wszystkim łapki w górę. I mówcie, czy ten materiał Wam się podobał, jednak się dzisiaj rozgadaliśmy troszeczkę dłużej. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.